the next battle. Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w chyba ostatnim odcinku związanym z turniejem, ponieważ niestety no build to mi nie wyszedł. A widzę, że przeciwnik gra hybrydę balisty z Destro prawdopodobnie, czyli dość średnia balista, ale prawdopodobnie będzie mnie dokańczał tymi czarami i oczywiście da radę, bo zaraz zobaczycie zresztą dlaczego. No ja nie jestem zadowolony z tego buildu, wziąłem resa, ale niestety nie dał mi on zbyt... Nic mi nie dał ten res, ponieważ jeszcze gorzej dostałem niż miałem. No, także... Cóż, spróbujmy po prostu... No wiecie, to jest nekromanta, on potrafi wygrywać gry, mam dużo many, mogę postawić tu kryształ, bo ja gram pod kryształ, wskrzeszenia i zbrojkę, więc... Oczywiście bez talentu magicznego, bo nie dało. Ale cóż, ale przynajmniej mam defa. No cóż. Zobaczymy, co tu jest grane u przeciwnika za chwilę. Zaczynajmy. Może się uda to wygrać mimo wszystko. Może nie jest aż tak tragicznie. No bo raczej widzę, co tu jest grane. Po prostu, no skoro ja widzę to i widzę tak wysoki spell power i nieulepszoną w trybie mapy jeszcze, jak patrzyłem, to ma nieulepszoną córę, no to się spodziewam, że no co innego, tak? Ewentualnie, no mówię, chciałem grać oczywiście z Mrokiem Rozkład, bo miałem świetne artefakty, nawet buty na jednej ścieżce pod to, tylko nie mogłem, bo nie miałem rozkładu. I no co. Widzę, że tu jakieś debuffy do inicjatywy, może się tego przeciwnika, może się, nie oszukujmy się, 2-2 to ten szkielet, to se tam może porobić nic, ale wstawić tu kryształ mogę. To zawsze spoko. To zawsze spoko, naprawdę. Bo po prostu tak jest. Lećmy sobie troszeczkę do przodu. Dokąd ty dochodzisz? Niby jak się odsunie, on raczej się nie będzie chciał odsunąć. Weźmy się strategicznie, ustawmy. Tak, żeby jak najmniej jednostek mnie mogło dotknąć, ale żebym ja miał jak największy zasięg. Proponuję w ten sposób. Okej. No nieźle, nie ma co, naprawdę nie ma co. Zobaczmy, co jest tu dokładnie grane, bo mam możliwość. Czyli tak jak myślałem, hybryda, ale nie będzie mi mógł niszczyć tego mojego przywołanego ziomeczka. Nie ma defa. Co ma za zaklęcia? Czy ja muszę coś... O, pierścień pokrewieństwa maszyn. Wzmocniony grat meteorytów, czyli muszę się stąd ruszyć tymi dwiema jednostkami. Kurde, nie, no bijmy jednostki. Dawaj. Zawsze coś tam zrobisz, nie? I cztery strzały. Krysztek, ciekawe ile będzie bił przy chyba 29 spell powera, jak dobrze liczę. Muszę się odsunąć tutaj. No i wampierzem się muszę też gdzieś do przodu sunąć, żeby tam nie za mocno mnie tym gradem objął, bo prawdopodobnie grad pójdzie tutaj. Jeżeli spacyfikuję mu balist, ja mam szansę przetrwać tą batalię? No chyba cienko, ale coś możemy spróbować. Jest atak na jednostkach przeciwnika, ale nic więcej. Spróbujmy sobie podlecieć właśnie tutaj. Kurde, jak on wyjdzie do przodu, to też słabo. Ładnie, ładnie. Dobra. Weźmy sobie tak. To ile dam ta zbrojka? No zbrojka potężna, no ale nie mam talentu magicznego. No muszę po prostu uważać. 680. Ładnie. Bijemy tutaj. Prawdę mówiąc, miałem mieć tutaj możliwość cholera jasna, tak szybko wpadłeś? Zaraz, czekaj, co ja gadam? Jezu, ja mam talent magiczny, sorry!
Coś mi kurde tutaj w głowie. Zaraz. Ale no gra tutaj idzie, no ja jestem prawda trochę uodporniony na obrażenia od magii. Ale to jest Sinitar. On ma przede wszystkim specjalizację do tego, że koszt ma zmniejszony. Nie no, nie ma co. Jakby ten wampir kurde jednak bym nie wybrał tego do rozwiązania, to bym postawił jeszcze drugi Kryszteks. A tak to niestety. Najchętniej to ja bym postawił go... Ojej. Ała. Dobra. W sumie to bicie jego powoduje, że jeżeli on się na nim skupi, to ja tu dokładam drugi kryształ i wtedy... Chyba będzie fajnie. Chociaż no może się też ruszyć ta hyderka do przodu tutaj atakować i wtedy już tak fajnie nie będzie niestety. Musimy się rozejść. Ludzie tutaj się pochować. Oczywiście mam duże wskrzeszenia, a on ma ograniczoną w stosunku do mnie liczbę punktów many, no bo to jednak zmienia trochę, nie? Tylko, że no ma jednego żołnierza więcej, to też dodaje. O kurde. Straszne. Weź się schowaj tutaj. On co ma? Nie ma. Coś tam se zadał. Będę musiał kogoś chronić. No i kogo sobie wybrać? Zombiego? Bo ja nie mam też znamienia nekromanty, bo mi nie dało. Tak by the way. Co mogę zrobić? Mogę obniżyć mu morale i szczęście, ale chyba nie mam na to czasu. Może na duchy? Ale no kurczę, no problem mam z tą zbrojką, bo on naprawdę ma silne zaklęcia. Kurde, no coraz bardziej się skłaniam ku temu, że... A, bo ta hydra przeczekała ten ruch, no właśnie. Dobra, to tak, balisty zostanie kawałek. Ej, nie ma co się chyba ograniczać, coś mi się wydaje. Słuchajcie, mogę postawić... Teraz. Wampir tutaj, to on i tak może popełnić takie coś, jednego. Przywołanie roju os mogłoby w sumie wykańczać jednostki. Ile ja podnoszę? Wystarczająco. Czekajcie, tu pójdzie strzał. Nie, to może lepiej tak zrobić, serio. No. I zobaczymy, co się uda wykończyć, nie? No tutaj wali lisz. Tutaj chyba najchętniej bym uderzył. A nie muszę. Dobra. Nie muszę. Niestety mu smutku nie rzucę, bo jest odporny. Ale za to mogę rzucić to. Dobra. Mogę teraz bić smoka. Czekajcie, rozkład to nie ma sensu. 400... Nie, muszę... Chcę bić w ten sposób. O, jeżeli wejdzie szczęście, to idzie. Nie wejdzie szczęście. Zabijaj. Dawaj tutaj. Ej, bo ty nie położysz balizdy. A jakby się położył, to byłoby fajnie.
Dawaj tu. Dobra. Nie wiem, czy mi starczy, czy mi nie starczy, ale... Ale jest szansa już teraz. Pojawiła się przy tych dwóch. Dlaczego on to zrobił? Dlaczego on zaatakował tym kryształem? To ja naprawdę nie mam pojęcia. Znaczy, no, jakby no... Nie miało to sensu. Teraz mówię, zostało mu trochę punktów. Okej. Okay. No albo uderzy w smoka ostatnim swoim ruchem, co zrobić powinien. Albo wykończy wampira, żeby ona mogła strzelić, a to chyba większego sensu nie ma, bo jeszcze może sobie prawki narzucać takie różne. Jeszcze zahaczył o tego zombiego, no jeszcze punkt mogłem podejść chyba, chociaż nie wiem, czy mogłem. Dobra. Ten leash to sobie zaraz go mogę postawić. Akurat no problemos, compañeros. Dobra. Co cię zostało? Nie dużo. Przeczekaj. Nie, sobie przeczekaj to. Ja cię wskrzeszę, jak będę potrzebował. Jestem od niego szybszy w późniejszym etapie bitwy. To był tak dużo szybszy. Więc mogę sobie i nastawiać takich różnych pułapek mających na celu go zabicie go. I nastawiać też... No bo tak. Wampir może spokojnie... Słuchaj, znaczy nie, bo to może mnie mogłoby mnie to położyć, jakbym tak zrobił, więc... Czekajcie, co mogę zrobić dobrze? Tajemna zbroja. Nie. A co mogę zrobić jeszcze lepiej? Przesłanie roju os. Może zasięg na całą mapę. Ja jeszcze muszę poczekać z tym. To mi pomoże. 20... 11, 4. Stawmy tutaj. Bo to mi dużo daje. Potem sobie powiem, będę mógł stawiać. No na razie to on musi przede wszystkim atakować szkieleta. No właśnie. To się akurat botno jakoś nie przejmuje. Ja się mogę teraz zrobić tak, że... Nie chcę tego namiotu, on mi bardzo przeszkadza. 690 to naprawdę jest dużo. Zrób tak. Defuj się. Zabij. Dobra. Już nie ma machin. Już nie ma machin. Został mu... Dobra, nie ma tu żadnych rzeczy, których bym nie chciał, żeby były. Stracił dość ważną jednostkę. Tu wlatuje Krysztex. No, musi wlecieć. Ewentualnie rój us. Tak, tak, tak. Jeszcze mam trochę takiego bezpieczeństwa. Kurde. To podnoszenie mnie przede wszystkim uratuje. Piętnaście hydr. Okej. O, wskoczył. Dobra, tutaj. Sześć umarłych. Tajemna zbroja. Jak rzucę to, to zdążę go wskrzesić i jeszcze nim trochę porobić. Pięść gniewu. Jeden tylko, wow. No, nie mogę sobie pozwolić na ten.
Na to, żeby postawić kryszteks, no. Proszę. Jest. Yeah. Kurde, znaczy, to się do... Czy ja mogłem zblokować mu strzał tym? A, dobra, głupi jestem. No tak, jak standardowo sobie przegram gierkę, no no. No no no. Dobra, zarobimy sobie następny ruch za chwilę, bardzo mądry, mam nadzieję, tym razem. Jeszcze chyba mam czas. Jeszcze się nie ma co obawiać, tak? Ta jednostka jest ostatnią, która może mi coś zrobić, no i pewnie uderzy w smoka. Bohater nie wyrobi maną przede wszystkim. Muszę sobie postawić parę tu jednostek na nogi. On ją odsunie. Dobra, zombie. Ciach, ciach, ciach. Rzuć mu... Ona się nie będzie ruszać. Zakładamy. Okej. Okay. A jestem głupi. No znowu zrobiłem błąd. No miałem smoka do zabicia. Kurde, przegram sobie. Ile ty możesz biegać? Prędkość 3. No to niestety. To niestety. Potrzebuję chyba postawić, znaczy nie, no dobra, potem postawię sobie. On nie ma jak tego zniszczyć, zabić mi na jeden strzała, ale później będzie miał jak. Okej. Okay. Kurde, popsuł mi się cały plan. No, przegrałem. Dobra, ciebie będzie trudno zabić póki co. Masz jednak tych punktów życia 7. Tak, witalka. Nie możesz się zbytnio ruszać, rusz się tutaj. Będę musiał akcja wskrzeszańsko rozpocząć za chwilę. Dobra, on wali implozjami. Implozja. No teraz będzie smog i teraz ja sobie będę musiał wskrzeszać i on będzie musiał mnie zabijać, a nie ma czym. Więc, no szczególnie, że teraz tak sobie zrobił. Więc ja będę mógł sobie tak po prostu robić. Ja tak na przykład. O, proszę bardzo. Ty defujesz, bo cię nic nie zabije raczej. Smok nic nie może zrobić. Ustawi się gdzieś tam blisko, no to dostanie kryszteksu. Nie wygram tego. Za wolno zaatakowałem ją. No po prostu za... Źle ją zaatakowałem, kurde. Dobrze, żeś się tu ustawił. Oj, oj, oj. Bo teraz tak, Hydra nie wyjdzie przez to. I ginie... No co prawda zginie duch. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie. Nie zginie. Mamy jeszcze czas. Teraz mogę sobie postawić przywołanie roju os. Powskrzesić umarłych mógłbym, ale to bez sensu. Tajemna zbroja. To też nie ma na razie sensu. No to miałoby sens, nie? Gdyby duszek dolatywał. A dolatuje.
Dobra, jestem jeszcze przed Cynitarem. O, jeszcze Hyderka piła. Okej. Okay. Ładnie poszło. A mogło być już go tylko dwie sztuki. Teraz mogę zrobić wskrzeszenie na nim. Mam jeszcze dużo punktów many. To nie jest tak, że ja to przegrałem jeszcze, ale już jestem blisko. Sześć umarłych. Na nią nie, na tego za dużo może. No ja się boję, że to już mu starczy, nie? Dlatego nie chcę tego robić. Więc muszę zrobić tak. Wiecie. Bo ona go ściągnie. To nie ma nawet o czym mówić. Teraz będę mógł zrobić coś innego jeszcze. Na przykład właśnie postawić tutaj jej rój, żeby ją męczył. Bo on nie zabije. Nawet nie ma takiej opcji. Nawet jest szansa, że z unlockiem walnie. Ja bym jeszcze chętnie skowyt rzucił tutaj. To w ogóle byłoby spoko. A nawet mógłbym wskrzesić smoka. Dobra, czyli już oszczędnie lecisz. Spokojnie w takim razie. Dobra. Na luzaczku. Na luzaczku na razie jeszcze. Hydra nic mi nie może zrobić. Musiałby zrobić cokolwiek smok. Na luzaczku. Wskrzeszamy smoka. Efik. Wskrzesz umarłych na smoku i wskoczę przed nią jeszcze. Dobra. Tutaj będzie ten. Tutaj będzie. No dawaj. Uderzaj w smoka. Powinienem móc go wyprzedzić. Raczej. Jeszcze mogę rzucić, jeżeli teraz w smoka nie pójdzie nic poważnego, to mogę rzucić mu zbrojkę. I wtedy będzie jeszcze lepiej. Mam rozkminę, no te gry Necropolis z tym są mocne, mocarne są. Jeszcze chwilę jak odzyskam, jeżeli odzyskam kontrolę nad bitwą, bo jej na razie nie mam, bo jestem goniony przez czas, to mogę zrobić jeszcze jeden myczek. Żeby sobie... Dobra. Skoczę przed niego na 100%, bo 0,7 zużyję. Wołanie Royos. Chociaż w sumie... No boję się na jedną jednostkę tylko grać, bo on może rzucić wzmocnione implo i mnie zabić. Czy ja no mówię, będę przed Herkiem. To pytanie, czy... Nie no, będzie to przed nim. Dawaj. Lecimy. 4, dobra, i żegnam. Yo, czy on wytrzyma atak od smoka? Powinien. Teraz powinien wytrzymać atak od smoka i postawimy sobie jeszcze taki drugi dla pełnej kontroli bitwy może. Chociaż nie, drugiego nie zdążę. Smok musi to wytrzymać. 350 nie zada, no nie ma szans. A on dojdzie, nie dochodzi do tego. 5, raz, 2, 3, 4, 5. Dobra, jeden ten mniej. I... Okej. 0,1. Tak, lecimy. Czekaj, po prostu muszę zrobić tak, żeby być daleko od moich pozostałych ciał. Wskrzeszamy Lisza.
20 sztuk. 51 sztuk ducha. Okej. No to dawaj. 35 many. Na razie 20 liszy to powinno przeżyć tutaj wszystko spokojnie, raczej, nie mówię, że nie mów hop, ale wydaje mi się, że powinno. Ona jest już mocno łojona przez to. Jak dobrze pójdzie, to samo ją wykończy. Bo nie ma żadnych opcji na to, żeby użył czaru i zdążył ubić. Po prostu nie ma. Ja się wystarczająco umiejętnie mogę odsunąć jeszcze tym minotaurem. Nie minotaurem. Smokiem. Będę w stanie to zrobić. A tego smoka już by tu nie było, jakbym użył głowy w ostatnim ruchu. Może, no bo co, no bo tak czy inaczej jeden smok no musiałby zadać całkiem sporo obrażeń, żeby to gniazdo garnąć. No 35 punktów many mu zostało. Ajaj. Nie za dużo, no. 7, 53, 13, 1. Te roje os są dla mnie świetną bronią, naprawdę. A ten jeszcze może rzucić rozkład. To w ogóle na minotaurze będzie top. Dobrze, mówię, w początek bitwy miałem jakąś zamułę z tym, że nie dostałem tego talentu magicznego. Nie wiem dlaczego tak powiedziałem, ale no daje to radę ogólnie. No i ratuje mi też dupsko troszkę to, że mam minus 15% z obrody i minus 20% z odporności kości. To wiecie, to zawsze jakieś tam procenty na loch przeliczone. No nie da rady. To znaczy mogę zrobić tak, że zaatakuję go i on będzie musiał uderzyć mnie przez to, ale zastawić go nie mogę. No to tak zróbmy. To niestety no musi tak, ale... No bo ma miejscówkę na to. Niestety. Ej! Co ty? Przeżyłeś to? Możesz ty, kurde. No to trochę się zdziwiłem. Dobra, nieważne. No, w każdym razie rozkładzik też poleci od Lisza. Jedna sztuka cała, dobra. Ty nie dochodzisz, nie? Dochodzisz. 13 tych, no zrobisz mi krzywdę, zrobisz. Muszę teraz wskrzesić zombiaka. Albo tą, albo kostuchę. Albo nie. Albo nie. Dobra. Kostucha. Wampir. O! Czekaj. Nie, dobra, kostucha. Ona dużo ją biła. 28. Na nią. Już za nim jestem. Rozkład. Nie, czekaj. Nie. Dobra, bo rozkład to mi faktycznie przyspiesza rozgrywkę, ale... znaczy przyspiesza załatwienie go, ale tu jest różnica podwójna, tak jakbym zabił teraz 7 tych. To praktycznie.
W sumie to zaraz zobaczymy, co się wydarzy, bo jeżeli wampir nie spadnie tak do końca i ten smok nie będzie w zasięgu zabicia wampira, ja tu postawię kryszteks. I wtedy tutaj będzie ładna jesień średniowiecza. Muszę tak rozdysponowywać to wszystko, żeby dać radę. No jeszcze 100 punktów many, no damy radę, damy radę. Chyba, jak błędu nie zrobię jakiegoś strasznie głupiego, na przykład się nie ustawię gdzieś tam obok, to tak. Ewentualnie mógłbym no w sumie obniżyć mu też moralce i w ogóle to wszystko, by wszyscy mieli już ciągle straconą turę, poza tym minotkiem. On ma aurę odwagi, dobra, ten minut. A ja rozumiem w pełni przeciwnika, że się namyśla. Ciężko mu będzie, no mi, ale mi też się jakby... Kurde, no wiecie, to jest... Wytężam umysł, żeby po prostu nie przerwnąć tego. Bo to strasznie byłoby mi słabo, jakbym tak, wiecie, no... Przegrał tą bitwę i odpadł z tego turnieju bez punktu. A tak to mam szansę, bo... w drugą stronę, jak zagram lochem, to kto wie? Nie wiem, co zagra przeciwnik. Też mogę zagrać coś fajnego. Jeśli stoją teraz dwie jednostki, no to ten, no to po prostu mogę... powstrzymać zabicie wampira. No i co? I zabić smoka, wtedy będziemy mieli jednego z głowy. Albo po prostu wysadzić się wszyscy trzej. Naście. No to teraz mogę kryształ. A jest w stanie oczywiście uciec, no bo jest. Ale wtedy nie strzeli. Z drugiej strony mogę postawić sobie więcej jednostek. No to postawmy może więcej jednostek. Dopiero za chwilę będzie ten kryształ. Bo trzeba jednak postawić coś, żeby było bezpiecznie. Ona też mi dużo nie zrobi, bo ma no, to cierpienie, nie? Więc no 28 dokładnie. Nie jest to tak dużo. Zabijamy smoka. Z kontry albo po prostu. No to z kontry. Jasne. Przeszkodzę mu troszeczkę. Bo nie chcę, żeby podchodził mi do niej, a tak to hyderkę będę kroił. W ogóle on jest przede mną. Ja muszę się teraz odsunąć. Bo będzie mógł mnie oczywiście wykończyć w tym momencie prawdopodobnie. Jeszcze 21 punktów to... Czy nie, nie mógłby? Nie mógłby w sumie. Ale to musiałby hydrę zabić, nie? To chyba mu się nie opyla. Bo ja i tak zdążę się wskrzesić. Więc pewnie mógłbym się odsunąć i wtedy nic by się nie stało, ale no on ta jednostka jakby żyje ciągle, więc chyba że ma, nie, poczekaj, nie ma, prawda? Jezu, jak wpadłem w pułapkę niedopatrzenia, wzmocniony krąg. Jezu, jakby, wiecie, że jakby miał łańcuch, to by dał radę to wygrać. Myślałem, że coś miał i obliczył sobie, że ten, bo to jest na tyle dobry gracz, że... Dobra. Gram dalej. Oczywiście GG, tylko że on już tego nie przeczyta. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, udało się. Kurde, teraz mam szansę na 2-2 i się będę musiał z nim umówić jeszcze innego dnia. Ewentualnie przegram 3-1. Kurde, nie jestem mocny w tej parze. Chciałbym dostać jakąś taką parę następnej gierce, co umiem, co lubię, nie? Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w następnym. Cześć!